Dzień dobry Państwu, witam z terenu Nadleśnictwa Lubsko. Ponad miesiąc temu leśniczy miejscowy wykrył tutaj takie wysypisko śmieci. Dziesiątki, a może nawet setki opon, które tutaj ktoś wyrzucił, ale także papę rozbiórkową, wełnę mineralną. I po miesiącu Nadleśnictwo zawarło porozumienie z firmą Recykl z Krosna Odrzańskiego, którą reprezentuje tutaj pan dyrektor. Poprosiłbym o przedstawienie się i powiedzenie, czym zajmuje się pana firma. Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Fleszar, jestem dyrektorem w firmie grupa Recykl. Tu może tylko sprostuję to, co powiedział pan leśniczy, pan Paweł. Siedziba firmy jest w Śremie, nie w Krośnie, natomiast w Krośnie jest jeden z zakładów produkcyjnych tej firmy. O całej sytuacji żeśmy się dowiedzieli też z internetu. Trochę nas to poruszyło, bo zajmujemy się recyklingiem opon praktycznie od niemalże 20 lat. Są możliwości oddania tego typu odpadu do naszych zakładów, natomiast ktoś jednak upraszcza sobie sytuację, no, niszcząc, naruszając dobro, którym jest nasze środowisko. Nasza firma, tak jak wspomniałem, od 20 lat zajmuje się recyklingiem opon. Robimy recykling w technologii rozdrabniania mechanicznego i odzyskujemy przede wszystkim gumę w postaci granulatów gumowych, złom stalowy, który stanowi zbrojenie opon, który na dzień dzisiejszy trafia jako paliwo alternatywne do cementowni. Natomiast są w tej chwili już realizowane inne pomysły dotyczące wykorzystania tego surowca zawartego w oponach. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tutaj bardzo serdecznie podziękować firmie Recykl oraz firmie Krakowa Sklep Opon, którzy od razu zareagowali i zadeklarowali się pomoc w uprzątnięciu tego wysypiska śmieci. Serdecznie bardzo miło pomóc, polecamy się na przyszłość. Dziękuję chociaż bardzo. Mam nadzieję, że takiej sytuacji w przyszłości oby już nie będzie. Oby pomoc nie. Może, ale w innym zakresie, tak? Zapraszamy do widzenia naszego zakładu, proszę. Bardzo dziękuję.